Energa buduje Jasna Narwi. Kiedy koniec budowy? Fotografia Tomasz Pietrzyk, Agencja Gazeta, Koczyś i budowa jazu na Narwi w Ostroce, prowadzona przez Grupę Energa. W Ostroce, na rzece Narew, Koczyś i budowa urządzenia hydrotechnicznego, tak zwanego jazu, esucego do spiczania wody. Inwestycja ta jest inwestycji Grupy Energa. Jasna zapewnia bezpieczeństwo, dostarcza i cenie zbudem ilo wody, wykorzystywane do chłodzenia bloków energetycznych elektrowni ostrockiej. Zakończenie robte związanych z budow jazu na Narwi zostało zaplanowane na sierpie 2018 roku. Rzeka Narew widziana z góry STEK-owej, fotografia Małgorzata Kujawka, Agencja Gazeta. Energa Elektrownia Ostroka S.A. to największy producent energii elektrycznej i cieplnej w północno-wschodniej Polsce. Jasna rzece Narew ma umożliwi zapewnienie odpowiedniej ilości wody do chłodzenia w przypadku niskiego poziomu wody w rzece. Oznacza to, że jaz będzie pracował tylko wtedy, gdy będzie taka potrzeba, czyli w czasie najniższych stanów i przepływ wód, co zdarza się przede wszystkim latem. Przez pozostałe ze roku jaz nie będzie stanowi przeszkody dla rzeki. Jaz został zaprojektowany w taki sposób, aby spiczanie wody nie prowadziło do wylewania rzeki z koryta i zalewania okolicznych grunt w. Energa buduje jaz na Narwi. Ma pomaga wtedy, gdy poziom rzeki opadnie fot. Tomasz Pietrzyk, Agencja Gazeta. Budowa jazu na rzece Narew oznacza pewne utrudnienia. Do czasu zakończenia prac budowlanych w sierpniu zdarzają się problemy we grudze na wodach rzeki. Na chwilę obecną około 2-3 szerokości rzeki jest przegrodzona siankami, jednak po ukończeniu budowy nie będzie już przegrodzenia rzeki, a ruch żeglarski na rzece wróci do normy. Zgadnij tytuł ekranizacji Polski, gdzie po jednym kadrze Ostroka, Jasna Narwi, Energa, Grupa Energa, Narew.